Jesteśmy dzisiaj u jednego z naszych klientów, firmy Intrograph. W firmie, gdzie każdy dzień to setki procesów, ciągła praca maszyn oraz ludzi, od których zależy jakość i terminowość. W takim środowisku nie ma miejsca na przestoje. Dlatego postanowiono coś zmienić. Intrograph Lublin S.A. to nowoczesna drukarnia z siedzibą w Lublinie, specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych i ulotek dla branż farmaceutycznej i kosmetycznej. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu i wieloletniemu doświadczeniu firma dostarcza rocznie ponad miliard opakowań i miliard ulotek, obsługując klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma borykała się ze standardowymi problemami, dobrze znanymi z innych zakładów produkcyjnych. Brakiem standaryzacji przeglądów, niespójnymi zasadami zgłaszania usterek i awarii, wyzwaniami związanymi z gospodarką magazynową w dziale technicznym, ale również potrzebie lepszego raportowania opartego na realnych danych w celu dalszej optymalizacji. Rozwiązanie musiało być hybrydowe. Z jednej strony dostępne na telefonach, z drugiej też na komputerach, ale przede wszystkim musiało być intuicyjne i proste w obsłudze. CMS Professional Maintenance ustandaryzował pracę, jeśli chodzi o awarie usterki, planowanie działań prewencyjnych, zarządzanie gospodarką magazynową, a nawet raportowanie w czasie rzeczywistym. System wspiera wiele obszarów firmy, czy to z poziomu maszyny, czy bezpośrednio w biurze, czy nawet w samym warsztacie. Szukaliśmy systemu, który będzie jednocześnie prosty dla użytkownika, ale dawał duże możliwości dalszego rozwoju. Professional był elastyczny i mogliśmy go dostosować do naszych procesów. W trakcie rozmów firma Professional była najbardziej konkretna. Pokazali nam, jak to może działać, dzielili się swoją wiedzą, byli otwarci na nasze uwagi, ale też potrafili zaproponować coś od siebie i oczywiście to uzasadnić. Wdrożenie było procesem. Nie wszystko udało się zrobić od razu, ale najważniejsze było to, że mieliśmy stały kontakt. Cykliczne spotkania, warsztaty, poprawki. Dla ludzi też to była duża zmiana, ale co najważniejsze, firma Professional też w tym uczestniczyła. Wdrożenie systemu to nie tylko instalacja oprogramowania. To przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, ustalenie nowych procedur i wspólna praca nad tym, jak ma działać organizacja. Cykl szkoleń z technikami i liderami zmian. Bez tego żaden system nie będzie działał w sposób prawidłowy. Trzy kliknięcia. Na jakiej maszynie wpisujemy, co się stało, a informacja leci do działu technicznego. Ważne, żeby zrobić na tyle dużo, aby zgłoszenie było kompletne, a na tyle mało, żeby się nie pomylić. Informacja trafia do utrzymania ruchu, gdzie technicy mogą sprawdzić szczegóły zgłoszenia albo od razu przejść do działania. Z poziomu telefonu technicy mogą sprawdzić, co wcześniej działo się z maszyną, albo czy potrzebne części znajdują się w magazynie. Po zakończeniu naprawy technik zamyka zgłoszenie i tak tworzy historię dla nowych pracowników. Wszystkie czasy liczone są automatycznie. Jeśli chodzi o aplikację, to jest OK. Excela bije na głowę. System Professional to nie tylko system zgłaszania awarii i usterek. To przede wszystkim system planowania napraw i konserwacji. Dzięki niemu możemy zaplanować z dużym wyprzedzeniem zakres działań naszego działu technicznego, jak również operatorów działających przy maszynach.
Poza tym wszystkim jest to system, który pozwala nam analizować problemy techniczne na poszczególnych maszynach i to chyba jest najważniejsze. Czyli całe planowanie działań prewencyjnych wraz z listami kontrolnymi, z dodawaniem nowych części zamiennych, gospodarką magazynową, to wszystko jest tutaj robione z poziomu systemu samo, tak? Tak. System pomaga pilnować, czy wszystko zostało zrobione. Tych zadań na tyle jest dużo, że łatwo coś przeoczyć, a tutaj w systemie nic nie ginie. Jesteśmy w centrum szkoleniowym, gdzie prowadzimy warsztaty z części praktycznej dla pracowników produkcji na każdym procesie na liniach produkcyjnych. Także prowadzimy szkolenia z systemu Profesa. Ważnym punktem przy przeglądach jest lista kontrolna i prostota jej używania. W przypadku firm z zaawansowanymi elementami TPM listy kontrolne widoczne są również dla operatorów. No to jak odnajdujesz te zadania, te plany prewencyjne? Moim zdaniem spoko. No, dużo ułatwia i nie bawimy się z papierami. Dzięki raportom widzimy czarno na białym, co się psuje, na co czekamy, co możemy poprawić. Widzimy również czasy napraw, widzimy problemy techników, wiemy, w czym ich musimy szkolić. To już nie są przeczucia, to są konkretne liczby i na tym nam zależało. Wdrożenie systemu to bardzo ciężka praca wielu osób. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale zrobiliśmy to. I co ważne, po zakończeniu projektu firma Profesal ciągle jest z nami. Regularnie się spotykamy, umawiamy to, co możemy jeszcze usprawnić. System rozwija się razem z nami i to naprawdę czuć. Wdrożenie systemu to jedno, ale prawdziwe wyzwanie to sprawić, aby żył i się utrzymał. Tutaj się udało, a u Was?